Szczęść Boże. Słuchajcie, dzisiaj nasz drugi odcinek, drugi dzień rekolekcji adwentowych też będzie o rzeczach ważnych, bo będzie o grzechu i o spowiedzi. Myślę, że temat trudny. Chyba nikt z nas za bardzo nie lubi się spowiadać, nikt z nas nie biegnie z radością do konfesjonału. No zazwyczaj czujemy stres, niechęć, boimy się i tak dalej. Jeszcze czasami się zdarzy, że ktoś tam nas lekko, jakiś ksiądz ma gorszy dzień, może nas lekko tamten. No i właśnie, jest milion argumentów, żeby do spowiedzi nie pójść. Natomiast ja dzisiaj chciałbym Wam dać 3 argumenty, dlaczego warto się spowiadać. Po pierwsze, no niestety, każdy z nas popełnia czasami jakieś zło. I wcale nie mówię o jakimś naprawdę wielkim grzechu czy jakichś przestępstwach, no ale każdemu z nas wymknie się jakieś słowo, zdarzy się nam kogoś obrazić, nie wiem, jesteśmy leniwi, zapomnimy o modlitwie, no milion rzeczy, no nie? No i niestety, każdy z nas dobrze wie, że kiedy się nam trochę uzbiera tych grzechów, no to czujemy taki ciężar, który zaczyna nam po prostu doskwierać. I słuchajcie, spowiedź to jest tak naprawdę jedyne miejsce, jedyne spotkanie, które jest w stanie nas odciążyć od tego wszelkiego zła. Że przychodzimy do spowiedzi i robimy coś w rodzaju po prostu zrzutki, nie? Że jak ciężarówka, która przyjeżdża na budowę i wysypuje całą swoją zawartość, my przychodzimy do spowiedzi i możemy zrzucić z siebie cały ciężar grzechu, który mamy. Czasami jest tak, to już mówiłem w temacie o modlitwie, że nie mamy komu powiedzieć o jakichś ważnych rzeczach, trudnych rzeczach, które się dzieją w naszym życiu. Natomiast spowiedź to jest takie miejsce, gdzie możemy Panu Bogu powiedzieć wszystko. Możemy naprawdę podzielić się z Nim wszystkim, co nas dręczy, co nas boli i co też wyrządziło w naszym życiu jakąś krzywdę. Po drugie, dlaczego warto się spowiadać? Warto się spowiadać chociażby dlatego, że każdy z nas znowu ma takie chyba doświadczenia. Przypomnijcie sobie jakąś ostatnią spowiedź albo taką spowiedź, która była trudna. Co czuliście, kiedy wracaliście z konfesjonału? Jak człowiek czuje się po prostu taki lekki na duchu, że mógł to wszystko z siebie zrzucić, nie? Fachowo nazywamy to pokojem serca. I myślę, że ten pokój serca, którego doświadczamy po spowiedzi, jest wart każdej ceny, nawet tego strachu i lęku, który nieraz czujemy przed spowiedzią. I słuchajcie, po trzecie, dlaczego warto się spowiadać? Dlatego, że spowiedź daje nam taki komfort, że możemy być pewni, że Pan Bóg nam przebaczy. Nie musimy się nad tym zastanawiać, nie? Nie musimy myśleć nad tym, czy to, co powiedzieliśmy Panu Bogu, czy On nam naprawdę wybaczył, czy nie. Dlatego, że w konfesjonale, kiedy kończymy spowiedź, to zawsze na koniec słyszymy bardzo proste, wymowne słowa, jedno zdanie: i ja odpuszczam Tobie grzechy. Czyli możemy być pewni, że spowiedź sprawia, że wobec Pana Boga znowu mamy czystą kartę, że On naprawdę wszystko nam wybaczył, jeśli tylko żałujemy tego, co zrobiliśmy źle. Myślę, że spowiedź, mimo iż jest trudna, to jest bardzo piękna, ale chciałbym Wam to jeszcze pokazać czy udowodnić na jeszcze jednym przykładzie, dlatego jesteśmy w drodze, ponieważ damy się do takiego miejsca, gdzie właśnie będzie niespodzianka. O, niespodzianka. Słuchajcie, czasami zabrudzi się nam samochód, to co trzeba zrobić? Trzeba pojechać na myjnię, żeby go umyć. Prosta sprawa, prawda? Także pozwólcie teraz na małe myju-myju. Nie ta szufla. Gdzie jest zielona?
wracamy właśnie z myjni samochodowej. Umyliśmy samochód. Chciałem tam na miejscu powiedzieć Wam kilka rzeczy, ale tam szumiało, był ruch, więc pozwólcie, że w drodze powrotnej parę słów. Nie wiem, czy kiedyś byliście na takiej myjni samochodowej. To działa w ten sposób, że mamy, wrzucamy pieniądze i wybieramy sobie jeden z programów, które po kolei pomagają nam dobrze umyć auto, nie? Pierwsze jest tam jakaś taka piana aktywna, potem tak zwane mycie zasadnicze, spłukiwanie, woskowanie i w końcu suszenie. I tak sobie pomyślałem, że bardzo podobna rzecz jest ze spowiedzią świętą i z pięcioma warunkami dobrej spowiedzi. To taka trochę instrukcja obsługi, takie pięć programów, jak dobrze przeżyć sakrament pokuty, jak dobrze przeżyć spowiedź. To znaczy potrzebujemy, tak samo jak w przypadku mycia tego samochodu, potrzebujemy pierwsze przygotować sobie grunt, czyli robimy rachunek sumienia, przypominamy sobie grzechy. To trochę jak z nałożeniem tej piany aktywnej, nie? Że to wszystko się nam zmiękcza. Potem jest nasz żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, czyli mówimy Panu Bogu o tym, że żałujemy popełnionych grzechów. I w końcu szczera spowiedź to jest trochę to spłukiwanie, nie? Że ten brud, który już wyznaliśmy, że wtedy spłukujemy go z siebie. No i w końcu na sam koniec zostaje nam mocne postanowienie poprawy, zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu, czyli można porównać już do takiego woskowania trochę i suszenia, że tak już dopieszczamy to nasze serce, tak jak kończymy mycie naszego samochodu. No cóż, myślę, że w życiu różnie bywa. Czasami potrzebujemy pojechać na myjnię, umyć nasz samochód, a czasami zabrudzi się nam serce i wtedy potrzebujemy pójść do konfesjonału, aby zrzucić z siebie ten zbędny balast, który w niczym nam nie pomaga, tylko utrudnia nam życie. Do zobaczenia znowu.